Nocniki na web dostają swoje 5 minut w świetle zadymy na tle ceny. PlayStation Network wzięło i na jakiś czas sobie umarło, a przegenialnie wyglądający Firewatch zadziała na PS4 w 1080p. To wszystko i nieco więcej już teraz w 13 odcinku Gościa Niedzielnego 2.0. The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? Nie ma co się specjalnie certolić. Większość z was i tak już pewnie wie, bo wiadomość przetoczyła się przez internety w sposób równie subtelny i niezauważalny, co samolot spadający w centrum miasta. Oculus Rift będzie kosztował w USA $600, zaś w Europie cena będzie równa 700 euro, bo przecież nie dostawaliśmy jeszcze wystarczająco mocno w dupę na debilnym przeliczniku, wedle którego 1 dolar jest równy 1 euro. Szok na tle ceny jest najpewniej wywołany faktem, że Palmer Lucky zdawał się bardzo jasno komunikować przez długi, długi czas, że za sprzęt trzeba będzie zapłacić około 350 dolców, ale facet przynajmniej miał odwagę wziąć całą sprawę na klatę i przyznać się do dania ciała. W czasie redditowego AMA odpowiedział na wszystkie pytania zainteresowanych, ignorując próby moderatora, by zakończyć rozmowę, a przy okazji wyjaśnił, że różnica w cenie pomiędzy Development Kitem 2 a retailowym Oculusem jest ogromna, ponieważ ten drugi nie korzysta z części dostępnych na rynku, ale budowany jest z komponentów opracowywanych specjalnie na jego potrzeby. Czemu więc nie zdecydowano się na wykorzystanie podobnych rozwiązań jak w wypadku DK2? Żeby jakość była jak najlepsza. I chociaż chciałbym powieszać na Oculusie psy, uwierzcie mi, to nie jestem w stanie, bo w pewnym sensie ich rozumiem. Należy im się rąbnięcie w tył głowy, bo oto firma z olbrzymim zapleczem finansowym nie potrafiła ogarnąć kontaktu z potencjalnymi nabywcami, fakt i to jest niezaprzeczalne, ale jeśli ich produkt ma docelowo dawać poczucie kawałka solidnego, pięknie spiętego sprzętu, to nie bardzo można się do nich czepiać. Patrząc na wymagania sprzętowe Riftu, zdaje się, że i tak tylko osoby o bardzo napuchniętych portfelach będą w stanie doświadczyć VR-u tak, jak chcą tego twórcy Oculusa. I nie mówię oczywiście, że to dobrze, bo idiotyzmem jest reklamować coś jako produkt mający zrewolucjonizować rynek, a następnie sprzedawać go w debilnej cenie, wymagając wydania jeszcze około 4000 zł na gloryfikowaną maszynę do pisania, przy której będzie się spędzało czas z elektroencefalografem na łbie, ale cóż, niektórzy ludzie lubią w wolnym czasie słuchać hymnu III Rzeszy i znajdują przyjemność we wspominkach z nim związanych, więc hej, co kto lubi. Headset pojawi się na rynku w marcu, pierwszy rzut produkcji, mimo ceny, rozszedł się nieprzyzwoicie szybko i już nie można go dostać. Szukajcie po sklepach i po Allegro. Powodzenia. Dawno, dawno temu, kiedy wszyscy byli nieco bardziej naiwni niż teraz, Sony poinformowało nas o konserwacji swoich serwerów, która de facto okazała się być włamem do sieci na debilnie wielką skalę. Nic więc dziwnego, że kiedy w minionym tygodniu PlayStation Network postanowiło spontanicznie umrzeć na kilkanaście godzin, ludzie wyżywali się na forach internetowych, krzyczeli do siebie przez telefon i wdawali się w bójki, bo skoro Xbox Live działa, to musi być ich wina. Nie wiemy, co było przyczyną wywrócenia się sieci Sony do góry brzuchem, ale Japończycy obiecują nam, że wszystko jest okej, a cała sytuacja zostanie nam jakoś wynagrodzona, zaś subskrypcje do wszystkich usług mają być wydłużone. 5 stycznia napisali na swoim Twitterze stay tuned, ale żadnych detali do dzisiaj nie znamy, więc nadal czekamy. Ale przynajmniej możemy grać i tym razem nie trwało to kilka tygodni. Claudia, my dearest sister. I have been in Accra a week now, safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning that the road to Masyaf is overrun by mercenaries and bandits. Not native to this land. What this could mean. Mili państwo, jest szansa, że ktoś w Ubisoftie poszedł po rozum do głowy. Ja sobie zdaję sprawę, jak idiotycznie i niedorzecznie to brzmi, ale mimo wszystko jest szansa, że ktoś w Ubisoftie poszedł po rozum do głowy i po raz pierwszy od ładnych paru lat będziemy mieli jesień bez Assassin's Creed. Odgrzebane przez Kotaku informacje wskazują na to, że nastąpi zmiana w cyklu wydawniczym serii, a nowa odsłona, określona pod tytułem Empire, pojawi się na rynku dopiero w 2017 roku. Informacje o samej grze jest jak na lekarstwo, ale nastrajają one bardzo optymistycznie.
Akcja osadzona w starożytnym Egipcie, mający oswojonego orła bohater, stanowiący kogoś na wzór proto-asasyna, działającego przed powołaniem zakonu, system podróży statkiem, mapa gry trzykrotnie większa od terenu dostępnego w Assassin's Creed 4 Black Flag. No, są powody do mruczenia. Za grę ponoć odpowiada ta sama ekipa, która robiła właśnie czwórkę i dziwnym trafem Ashraf Ismail, reżyser Black Flag, wspominał koło 2013 roku coś o tym, jak to bardzo chętnie widziałby grę osadzoną w realiach starożytnego Egiptu? Przypadek? Nie sądzę. Być może decyzja, by Rise of the Tomb Raider wystartował jedynie na Xboxie One, nie odbije się Square tak wielką czkawką, jak wszyscy myśleliśmy. Microsoft poinformował nas na swoim blogu, że nowa część przygód Panny Archeolog dołączyła do szóstej Forcy, Halo 5 oraz remake'u Gears of War w Panteonie X-ów z zeszłego roku ze sprzedażą wynoszącą ponad milion egzemplarzy. Jest to bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że jeszcze w styczniu Rise of the Tomb Raider wyląduje na piecykach zasilanych plikami INI, a pod koniec roku trafi na PS4, na co czekam z szeroko rozpostartymi ramionami. Ale skoro w kąciku Xboxa jesteśmy, jeszcze jedna szybka informacja. Scalebound został opóźniony. Gra moim zdaniem wyglądająca jak zabiedzone Final Fantasy, przygotowywana przez studio, którego produkcje stanowią dla mnie wiadro parującego wajna, nie pojawi się w 2016, ale dopiero w 2017 roku, więc potencjalni fani kiepskiej podróbki Dantego z DMC, mającej zresztą stylówkę osiedlowego cwaniaka w szpanerskich słuchawkach, muszą sobie jeszcze trochę poczekać. Ja zaś czekam na hejt, ponieważ już w tej chwili czuję nienawiść fanów gier Platinum, która dociera do mnie przez kontinuum czasoprzestrzenne i wiecie co? Jest absolutnie pyszna. Magda Gessler powiedziałaby, kurwa, delicious. W pewnym sensie dołączyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni do bardziej cywilizowanego świata. Do Polski zawitał Netflix. Tak po prostu, ktoś na CES-ie nadusił klawisz i oto mamy. Jedną z najfajniejszych usług, które dotychczas były dostępne na Zachodzie, teraz także na naszym wspaniałym środkowo-europejskim podwórku. Wszystko śmiga tak jak powinno na tabletach, komputerach, a także, no co dla nas najważniejsze, na konsolach. PS3 i PS4 mają swoje aplikacje, o czym profil PlayStation Polska w sposób niezwykle radosny zatrąbił już 7 stycznia i chociaż nie wiem jak wygląda sytuacja na sprzętach Microsoftu, to podejrzewam, że nie powinno być jakichkolwiek problemów z oglądaniem seriali i filmów w bardziej cywilizowany i, cóż, legalny sposób. Owszem, biblioteka w tej chwili nie poraża, ale dajmy im trochę czasu. Jestem pewien, że już za jakiś czas będzie o wiele lepiej. The wind's really picking up. Yeah, it is. Hey, so what the hell happened last? Do you have anything you need to report? No. No new smoke on my end. Can you confirm? Yes. Na sam koniec gościa niedzielnego zostaje nam jeszcze Firewatch, czyli gra, którą kolektywnie się jaramy. He? Łapiecie? Bo... ogień? którą kolektywnie się jaramy, bo o ile się nie mylę, czeka na nią 3/4 naszej skromnej redakcji. Mamy wieści i są to dobre wieści, albowiem ogłoszono, że gra zadziała na PS4 w 1080p, aczkolwiek framerate najpewniej zostanie zapięty w granicy 30 klatek na sekundę. Bo nie ma tutaj wybuchów, które moglibyśmy podziwiać przy 60 FPS-ach. A przynajmniej tak twierdził autor scenariusza i designer gry, Sean Vanneman, kiedy niedawno rozmawiał z serwisem Gaming Bolt. Przy okazji dowiedzieliśmy się także, że gra ma wystarczyć na kilka godzin dobrej zabawy i potwierdzono, że nie jest i najpewniej nie będzie nigdy przystosowana do headsetów VR. Studio napomknęło, że bardzo chciałoby wydać grę na jak największą liczbę platform, ale nie wystarczy im siły roboczej, by teraz zajmować się robieniem wersji na Xbox One. Co nie zmienia faktu, że nie wykluczają takowej ku niewątpliwej radości Dawida. To już wszystko w 13 gościu niedzielnym 2.0. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz do rzucenia się do naszej grupy na Mordoksiążce. Przy okazji, 4 stycznia pojawił się w sieci 179 podcast, w którym podsumowaliśmy zeszły rok, więc śmiało rzućcie na niego uchem,
o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Raz jeszcze, dzięki za spędzenie z gościem niedzielnym tych kilku chwil, trzymajcie się ciepło, pat z wami!